Program Rolnik Szuka Żony wielokrotnie zaskoczył fanów na różne sposoby. Wierni widzowie czekają już na zakończenie 15. edycji. Nie da się ukryć, że ostatni odcinek był bardzo szokujący. Wiktoria i Adam nie są już parą. Taka sama sytuacja wystąpiła u Sebastiana i Kasi. Rolnik postanowił zakończyć ten związek. Pierwszego grudnia wszystko się rozstrzygnie, a widzowie otrzymają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. W mediach społecznościowych pojawiły się już nagrania, które zapowiadają wielki finał. Nie każdy był zachwycony. Rolnik szuka żony. Widzowie nie są zachwyceni. Chodzi o zwiastuny. W sieci pojawiły się zwiastuny, które zdradziły wiele informacji dotyczących finału programu Rolnik szuka żony. Fani byli zdania, że wiele fragmentów ujawnia za dużo szczegółów. Szczególnie nie byli zachwyceni z uwagi na pokazanie wątku z Patrycją. Przestańcie spoilerować, na miłość boską. Jaka przyjemność jest później z odcinka, skoro wyrywkowo znam już 25% treści i to zwykle tej najbardziej emocjonującej, napisał jeden z internautów na Facebooku. Niektórzy stanęli jednak w obronie produkcji. Nie chcesz, to nie oglądaj. Poza tym to jest bardzo często wyrwane z kontekstu i okazuje się, że sens wypowiedzi jest zupełnie inny, pozory mogą mylić, czytamy w komentarzach. Rolnik szuka żony. Marta Manowska ogłosiła to tuż przed finałem. Chodzi o inny program. Niedługo przed finałowym odcinkiem Marta Manowska zwróciła się do widzów. Zapowiedziała powrót lubianego formatu. Widzimy się w dwójce już od stycznia. Szósta, piękna odsłona naszego ukochanego The Voice Senior. Dziękuję przecudnym bohaterom. Mam poczucie, że w końcu mieliśmy czas na stworzenie relacji. Dziękuję całej ekipie, mojemu współprowadzącemu Robertowi Stockingerowi. Wszystkim zaangażowanym w to, żeby ten program był tak pięknie wzruszający i energetyczny. Do zobaczenia na antenie, czytaliśmy w mediach społecznościowych.